Tak? Dziękuję. Panie generale, melduję, że próby na 800 metrów zakończone są pomyślnie. Dziękuję. Gratuluję, inżynierze. To jest naprawdę sukces. Dziękuję, panie generale. Najważniejsze mamy za sobą. A teraz musi pan jak najszybciej przejść na technologię przemysłową. Każdy dzień się liczy. O pańskim sukcesie osobiście zawiadomię Führera. Wracamy do fabryki? No, tak. Nie cieszy się pan? Gdybym wiedział, że mój czołg chociaż o dzień przybliży koniec wojny. Chciał pan zapewne powiedzieć, inżynierze, jeśli pański czołg przybliży choć o dzień nasze zwycięstwo. Zwycięstwo? A czy koniec wojny nie jest już zwycięstwem? Ma pan rację. Koniec wojny może oznaczać tylko nasze zwycięstwo. Gdybym pana tak nie lubił, to gotów bym pomyśleć, że... Sprawdzam pana? Nie. Ludzi takich jak pan sprawdza ich dzieło. Naprawdę? A gdybym tak projektował ciągniki rolnicze albo dźwigi portowe? Zaraz, zaraz. Dźwig portowy Majera. To pan? O, zapomniałem już. A pan się interesował dźwigami portowymi? W 41 miałem bronić pracy dyplomowej. A teraz broni pan cywilizacji europejskiej. Dziękuję. Hans, czy mogę pana uważać za swojego przyjaciela? Chciałbym. Niech mi pan powie. Niech mi pan powie prawdę. Co było w Hamburgu? To dla mnie bardzo ważne. Mam tam żonę i dziecko. Anglicy i Amerykanie bombardowali miasta, ale to nic nie znaczy. Mamy znakomitą obronę przeciwlotniczą. Nie chce mi pan powiedzieć, więc to prawda. Chciałbym coś dla pana zrobić, inżynierze. Niech mi pan poda swój dokładny adres domowy. Imiona rodziców, żony, dziecka. Spróbuję połączyć się linią wojskową. Moim obowiązkiem jest zapewnić spokój wielkiemu uczonemu niemieckiemu. Dziękuję. Niech pan pisze. Hamburg, Wilhelmstrasse 12. Dziękuję. No a pan? Będę za pół godziny. Muszę jeszcze wpaść do domu. Zagramy partyjkę, prawda? Jak zwykle ogra mnie pan. Jedziemy. Proszę bardzo, panie oficerze. Proszę. Wszystko w porządku. Zawiadom Zuzannę, że fabryką zajmę się sam. Tym bardziej, że dostałem oficjalny rozkaz zabezpieczenia i ochrony prototypu. Udało mi się dotrzeć do planów konstrukcyjnych inżyniera Meyera. Zrobiłem nawet zdjęcia. Ale na akcję sabotażu za mało czasu. Konieczne bombardowanie między zakończeniem prób a demontażem czołgu. Dokładny termin postaram się podać. Przekażę. Kontakt przeze mnie albo przez matkę. A teraz krzyknij sobie. No przecież masz prawo, siedzisz na fotelu u dentysty. Czekaj, no pokaż, no ale ta
Górna trójka naprawdę zaczyna ci się psuć. Ty się musisz do mnie pofatygować. No ja... Nic z tego, boję się. Ja za chwileczkę sam poproszę. Zaczekaj chwilę. Dawaj. W porządku. Strasznie długo kazał mi pan na siebie czekać. Bardzo przepraszam, byłem w sztabie. Na czwartek powinienem mieć jakieś wiadomości z Hamburga. Dopiero w czwartek? No niestety, za późno. W czwartek będę już daleko. Może uda mi się przyspieszyć. A kiedy pan wyjeżdża? No transport odchodzi we środę. Przed godziną rozpoczęli demontaż. No jutro w nocy powinni być gotowi. No a w środę rano... Spróbuję coś zrobić. Inżynierze, co pan zrobił z teczką, którą pan wziął z mojego samochodu? Z planami czołgu? Jest w szafie ogniotrwałej. Nie zaglądał pan do niej? Nie, ale nie rozumiem. Zaraz pan zrozumie. Popełniliśmy obaj potworny błąd. Na szczęście mamy do siebie zaufanie. Plany czołgu są tutaj. Panu dać słowo oficera, że jak tylko zauważyłem pomyłkę. Akcja Błyskawica. Tak. Kryptonim jednej z akcji przeciwko partyzantom. Wolę nie myśleć, co by się stało, gdyby to wpadło w niepowołane ręce. No zapomina pan, że moje plany dla nieprzyjaciela są kilkakroć więcej warte. Nie licytujmy się. Muszę pana pożegnać, inżynierze. Jak to, nie zrobimy partijki? Niestety. Fabryką zajmie się osobiście agent J-23. Znane są plany konstrukcyjne prototypu Majera. Sabotaż wewnątrz nie wchodzi w rachubę. Konieczne bombardowanie obiektu. Powtarzam, konieczne bombardowanie obiektu. Między zakończeniem prób a demontażem czołgu. Termin będzie podany w osobnym meldunku.
Oto ogniska działania bandyckich grup leśnych na żołdzie Moskwy i Londynu. Nie będę ukrywał, panowie, że ich działalność wzmogła się po tragedii stalingradzkiej. Aktywizację grup bandyckich zaobserwowano w kwadratach F5, H1, C3, natomiast ślady bandytów w kwadratach A1, A2, H4, gdzie dotąd nie notowano żadnych incydentów. Sprawa jest jasna, panowie. Pobłażliwość rozzuchwala. Male regionalne akcje nie przyniosły spodziewanego rezultatu. Stoi przed nami konieczność skoncentrowania wysiłków. Najbliższe tygodnie poświęcimy akcji oczyszczania naszego zaplecza. Dzisiejsza narada to omówienie najlepszych metod służących do wykonania zadania postawionego przed policją i służbą bezpieczeństwa naszego dystryktu. Doniesienia naszych agentów potwierdzają przypuszczenia naszej radiolokacji, że na terenie tego dystryktu działają 2 lub 3 stacje dywersyjne. Jedną udało się nam zlokalizować. Jeśli nie likwidujemy jej natychmiast, to tylko dlatego, aby umożliwić naszemu agentowi rozpracowanie kontaktów grup bandyckich z miastem. O ile dobrze zrozumiałem, panie Sturmbannführer, dysponuje pan agentem wewnątrz oddziału partyzanckiego? Niekiedy i nam się coś udaje. Nie tylko Abwehrze. Klos. Z gratulacjami wstrzymam się do czasu zakończenia całej akcji. Tylko bez partykularyzmu, moi panowie. Likwidacja band leśnych, szczególnie tych najniebezpieczniejszych, spełniających obok funkcji dywersyjnych, także zadania ściśle... Nie miałbyś ochoty na małego pokerka? Jest wspólnym obowiązkiem armii... Będziecie wieczorem u pani Kobus? Cała paczka. Kobusowi obiecała dużo pić. Szkoda. A co, nie możesz sprawy sercowej? Gorzej. Szef pakował mnie do tej fabryki. A tak, słyszałem coś. Próbują nowy czołg, co? Ty, nie próbuj ze mnie wyciągnąć tajemnic wojskowych. Popatrz, jak to człowiekowi włazi w krew. Brunner, mógłby mi pan nie przeszkadzać? Więc? To bogaci ludzie, sprawdzałem. Ile? Zna pani cenę takich przysług. 10 tysięcy złotych, 1000 dolarów. Lubię okrągłe liczby. Hrabia chce płacić, ale tyle naprawdę nie może. Przecież pan wie równie dobrze jak ja, że ona jest zupełnie niewinna i dla was niegroźna. Moi goście niecierpliwią się. Zaraz wracam. Witam pana. A gdzież to pan zgubił swojego przyjaciela Klosa? Chwileczkę. Musiałem zamknąć dentystę. Bez mojego rozkazu? Po 3 godziny obserwacji spalił pan lokal? Kto pana tego nauczył? A co? Może znudziło się panu życie w tym spokojnym miasteczku? Może stęsknił się pan
za rosyjskim mrozem. Nie, no proszę posłuchać, nie było innego wyjścia. Moi ludzie zauważyli jakiegoś grajka na tym podwórzu. W pewnym momencie rzucono mu z jednego okna monetę. Właśnie z tego okna. No, moi chłopcy poszli za nim, chcąc się dowiedzieć, dokąd pójdzie, bo słusznie podejrzewali, że papierek może być zapisany. Ale chłopak, mały chłopak, który szedł z tym grajkiem, widocznie zauważył, że są śledzeni, bo wyciągnął z kieszeni grajka ten papierek, stanął w bramie i zapalił zapalkę. Doszli do wniosku, że nie ma na co czekać. A co to ma wspólnego ze zdjęciem dentysty? Ten szczeniak uciekł, a z meldunku pozostało właściwie tylko jedno zdanie. Raczej część zdania. Janek donosi, że transport 123 dywizji Panz i to wszystko. A ten grajek? Kiedy chłopcy zaczęli strzelać do szczeniaka, on krzyknął coś do grajka. No, kiedy moi ludzie podbiegli do niego, to już nie żył Janek. No, ładnie spisali się pańskie matory. Pozwalają uciec szczeniakowi i ślepcowi, bo ten ślepy uciekł. Rozumie pan Brunner? On nam zwyczajnie, bezczelnie uciekł. Pójdę do partyzantki. Dobrze, dobrze. Teraz jedz. No i co? Za późno. Więc Filip? Tak. Zwijamy Majdan. Cała akcja wzięła w łeb. Filip był jedynym człowiekiem na tym terenie, który miał kontakt z Jankiem. Klos, wygląda pan jak prawdziwy partyzant. Jeżeli Geibel ma dobrych informatorów, nie będę miał większych trudności. Moja polszczyzna też nie budzi podejrzeń. Powiem, że jestem Polakiem z Pomorza. Tak, ale oni nie przyjmują każdego, kto się zjawi. Pójdę do nich z bronią. Myśli pan, że mają wielu ludzi z bronią? A przy lada okazji prysnę. Klos, idzie pan na własne ryzyko. Jeśli się uda, ma pan awans w kieszeni. No, Hans, ja wiem, że pan tego nie robi dla awansu. Rozumiem, nie chciałam pana urazić, Hans. Postaram się wrócić. Sądzę, że jeszcze się przydam. Do zobaczenia. Brunner! Co pan z nim zrobił? Czy jest pan takim tępym bydlakiem, który potrafi tylko bić? Wyjść. Niech pan siada. Proszę, proszę. Przepraszam. Co? Przepraszam pana, no cóż. Nie możemy dobierać sobie współpracowników. Zapali pan, proszę. Chciałbym z panem porozmawiać, ale... Może czuje się pan niedobrze? Może wolałby pan odłożyć tę rozmowę do jutra? Ja nie lubię bicia. Nie chciałbym pana oddawać znowuż w ręce mego współpracownika. Jestem zwolennikiem rozsądnych rozmów. Prowadzonych przez rozsądnych ludzi. Czy pan jest rozsądny, panie doktorze? Tak. Cieszę się. Nazwisko? Sokolnicki. Jan Sokolnicki. Więc nie jest pan rozsądny? No jednak nie tracę nadziei. Ciągle nie tracę nadziei. Pan nas nie docenia, panie Sokolnicki. O nie. Przepraszam. Panie Filipiak. Józef Filipiak, urodzony 9 maja 900 roku. W 1922 skazany za działalność komunistyczną na 4 lata, w 29 na 5 lat, następny wyrok w 36 8 lat. Pseudonim partyjny Towarzysz Filip. Zgadza się? Nazywam się Jan Sokolnicki. Obaj wiemy, że żaden Sokolnicki nie istnieje, a pańska kenkarta jest fałszywa. Po co się upierać?
Ja osobiście żywię szacunek dla pokonanych wrogów. Nie oszukujmy się nawzajem. Rzeczy znalezione podczas rewizji w pańskim gabinecie? Ja nic nie wiem. Wynajmowałem ten gabinet tylko na kilka godzin dziennie. Nie bądźmy dziećmi, panie Filipiak. Jeżeli poda pan nam nazwiska swoich informatorów i współpracowników, damy panu szansę. Chociaż walczył pan przeciwko nam. Gdzie radiostacja? Nie wiem. Kto przekazywał informacje o ruchach naszych wojsk? Nie wiem. Kto to jest Janek? W tej sytuacji musimy wysunąć posterunki jeszcze dalej. Powiedzmy na linię Wójtówka-Dąbrowa. O wszystkich ruchach Niemców, nawet najmniejszych oddziałów, natychmiast meldować. Ogłosić stan alarmowy, przygotować ludzi. W każdej chwili możemy zmienić miejsce postoju. Jadę teraz nawiązać kontakt z Zakowcami. Do mego powrotu dowództwo przekazuje Grzegorzowi. Zenek i Wojtek jadą ze mną. Szefie, no puść mnie pan, jak Boga kocham, no czy to ja Niemiec, żeby mnie pod przymusem trzymać, no. Panie komendancie, ludzie w Kielcach czekają na mięso, towar gotów mi się zaśmiernąć, no puść mnie pan jak... Wynoś się pan do diabła. Serdeczne dzięki. Do izby się pan wynoś, a nim się masz oddalać z leśniczówki, panie raz powiedziałem. I co, panie Rodziński? No, mleko przyniosłem. Idziecie? Być może. A ja? Pan myśli, że Szkopie się nie dowiedzą, że żeście u mnie siedzieli? Byle kundel za parę złotych mnie sprzeda. Chce pan iść z nami, panie Rodziński? Znaczy, ja wiem, stary jestem. 40 lat z tej gajówki się nie ruszałem. Do tego zająca pan nie puści? No, pana też bym nie puścił. Jak nikogo, to nikogo. A to pański krewny? A, zaraz tam krewny. Szwagier. Na mięso się przerzucił. No, muszę już iść. Gdyby się pan namyślił i chciał iść z nami. Namyśliłem się. Dobra. Stój! Kto idzie? Swój. Plecy do góry. Hasło. Kielce. Słucham? Słucham. Co pan mi ma do powiedzenia? Zostawcie mnie z nim. A to kto? Może pan mówić swobodnie, to mały chłopiec. Zresztą śpi jak suseł. Chcę mówić z Batkiem. Ja go zastępuję. Skąd pan znał hasło? Przychodzę z polecenia pana Koziołka. A, w porządku. O tej sprawie może pan mówić tylko z Bartkiem. Zaraz powinien wrócić. Muszę z nim mówić przed północą. Rozumiem. Niech pan zaczeka. Wracajcie na posterunki. Zawołajcie Martę. Nie musisz wołać, o co chodzi? Mamy gościa. Czeka na Bartka, chce się z nim zobaczyć przed północą. Kapujesz? A jeżeli Bartek nie przyjdzie przed północą? Na waszym miejscu lepiej bym to chował. Gajbel ma w lesie swoich ludzi. No, właściwie jesteśmy już na wylocie. Poznajcie się, to jest Marta. Janek. Niech pan siada, muszę jeszcze coś załatwić. Chory? Nie, zmęczony. Miał ciężki dzień, omal nie wpadł.
ludzie Geibla chodzą po lesie? A co pan chciał przez to powiedzieć? Dokładnie to, co powiedziałem. Nie wierzę, żeby w naszym oddziale. Pani jeszcze o tym? Nie powiedziałem wcale, że to w waszym oddziale. Powiedziałem, że w jakimś oddziale. Może to zresztą blef. Ale teraz mam inne zmartwienie. Nie można by kogoś posłać po Bartka? A ty dokąd? Zaraz wrócę. Muszę zobaczyć się z Bartkiem przed północą. Wie pani dlaczego? Domyślam się. Gdybym był niedyskretny, zapytałbym, skąd pan ma na pięciomarkowe cygara? Ba, a gdybym ja był niedyskretny? Na szczęście obaj jesteśmy dyskretni. No ale to w sprawie Filipiaka niewiele nam pomoże. Musimy coś z niego wycisnąć, zanim wyślemy go do Warszawy. Gruppenführer powinien to zrozumieć. Na pańskim miejscu nie liczyłbym na zrozumienie Gruppenführera, chociaż pogratulował nam w sprawie Wolfa. Nie no, śmiać mi się chce, kiedy przypomnę sobie, jak pan nazwał tego faceta. Wilk. Nie no, świetny dowcip. Dowcip niewiele tu pomoże. No, w każdym razie, Wolf zrobił swoją robotę dobrze. No, ma praktykę, pracował w polskiej defensywie. A myśmy pokpili sprawę. Gdybyśmy się przyjrzeli dokładniej temu gabinetowi dentystycznemu, moglibyśmy złapać coś więcej, ale likwidować punkt po parogodzinnej obserwacji to nie jest dobra robota, Brunner. Nie muszę panu tego mówić. Że nikt więcej nie wpadł? Ten Wolf musi jeszcze powęszyć. Właśnie to robi. Jak Boga kocham, przyjrzałam mu się dobrze. Jesteś pewny? Sprawa jest jasna. Franek, żebyś mi się nie ważył strzelać. Chyba, żeby... Wyjdziemy naprzeciw Bartko. Za chwilę, ja chciałem jeszcze parę słów zamienić z naszym gościem. To on, to ten Niemiec. Dokumenty. Oszalałeś, Grzegorz? Co to wszystko znaczy? Czekam na Bartka, to powinno wam wystarczyć. Zrewidujcie go. Czekam na Bartka. I wam też radziłbym zaczekać. Dokładnie przeszukać. Wszystkie niemieckie władze cywilne, policyjne i wojskowe proszone są o udzielenie oberleutnantowi Hansowi Klossowi wszelkiej pomocy, jakiej zażąda podczas wykonywania misji specjalnej. Podpisano Rode, pułkownik. Nie, tę kartkę to ci położymy na mogile. Co masz do powiedzenia? To, co powiedziałem. Muszę zobaczyć się z Bartkiem. Co to jest akcja specjalna? Wszystko jasne. Trzeba wykopać dół. Zabierz go do piwnicy i pilnuj dobrze. Tylko się nie waż bez rozkazu. Bez mojego rozkazu. Jak chcesz, ale ja na twoim miejscu... Masz rację. Musimy poczekać na Bartka. Chciał się z nim widzieć i to przed północą. Coś mi w tym nie gra. Przecież tam w Abwerze też nie siedzą idioci. Panie komendancie, pan go puścił? Kogo? No tego mojego pioruńskiego szwagra. No zająca niby. A, tego szmuglera. Skądże miał siedzieć? Nie ma go. Co? Michał, do mnie! A o tym szmuglerze to jeszcze pogadamy. To do was nie minie. Bierzcie natychmiast. Ludzi trzeba ustawić wszystkie dojścia do szosy. Ja wyjdę naprzeciwko Bartka. Co ty tu robisz? Wracaj do piwnicy. Daj mu tam coś do żarcia.
Wiesz, jad? No jak? Myślisz, szwabie, że ci się uda? Nie licz na to. Z tej rury cię wykończę. Pójdziesz do diabła jeszcze dzisiaj. A wiesz ty, skąd ją mam? Pewien drań. Taki sam jak ty, żandarm z Hucisk po pijanemu do dzieciaków, jak do wróbli. Już gryzie piach. Dałbyś papierosa. Ja mam. Sam bym zapalił. Ja mam. Tu. Wyjmij. No. Strzelaj. Dlaczego nie strzelasz, ty? Spokój. Za 3 minuty ma pani czas nadawania. Proszę wziąć ołówek, zanotować, co powiem i zaszyfrować. Zaczynam. J23. J23? Muszę do diabła pani wierzyć. Nie mam wyboru. Niech pani pisze. J23 żąda, ażeby obiekt podany w poprzednim meldunku został zbombardowany najpóźniej w nocy z wtorku na środę. Bezwzględnie konieczne. Serwis fotograficzny dotyczący sprawy M w drodze. No szybciej, jeśli mu spadnie włos z głowy. No chodź szybciej. Zabrał mi rozpylacz. Tak ja się teraz pokażę chłopakom. Już ja go urządzę. W porządku, ciotka Zuzanna zrozumiała. Niech pani zamelduje Bartkowi, że muszę się z nim zobaczyć jutro. Właściwie już dzisiaj, w punkcie 3. Chodzi o Filipa. A jest jakaś szansa? Lepiej nie wiedzieć. Przepraszam. Powtórzę Bartkowi. Proszę to oddać Frankowi. Niech pani powie, że Niemiec uciekł i porzucił broń. Ale mam nadzieję, że nie zrobił pan krzywdy Frankowi. A może pani być o niego zupełnie spokojna. Zostawiłem go w bardzo wygodnej pozycji. Franek! Jestem Bartek. Chcieliście ze mną rozmawiać. Więc tak jak mówiliśmy. 3-4 ostrych chłopaków. Szczegóły wieczorem. To na wypadek, gdyby przewozili Filipa. A tego, który chciał mnie zlikwidować i tego chłopca... Załatwione. Przerzucimy ich gdzie indziej. I pamiętaj o kontakcie ze mną. Drugi raz nie chciałbym cię szukać w lesie. No. Do wieczora. No, wiosna.
Rozumiem. Wejść. Niewiele da się uratować z fabryki. Ten konstruktor zabity. Szkoda. Biedny człowiek. A, wszystko dlatego, że agenci sowieccy. Diabli wiedzą, od jakiego czasu pracują pod samym nosem ABWR. I pod nosem gestapo. Co z tą siatką u dentysty? Musieli ich ostrzec. Nikt nie wpadł. A może za wcześnie zdjął pan dentystę? A co, miałem czekać, aż mi pryśnie? Już my wydusimy z niego wszystko. A nie uda się nam, wyduszą w Warszawie. Dzisiaj go odsyłamy. A jak pan wpadł na ślad? Przypadkiem? Nie ma przypadków, Klos. Po prostu nasza agentura lepiej pracuje niż ABWR-a. Mój agent, Wolf, od kilku miesięcy szukał śladów. No, jeśli ten Wolf wie tylko o dentyście. Wolf pracuje nadal. My także nie próżnujemy. Musimy ustalić, kto to jest Janek. Wejść. Powiedział coś? Fanatyk. Niepotrzebnie się pan upiera, Filipiak. My i tak wszystko wiemy. Twój Janek cię wsypał. Nie. Nie wierzysz? Mam ci pokazać Janka? Ale wtedy będzie za późno. Wtedy stracisz wszelką szansę. No co? Mam go tu przyprowadzić? No. No przyprowadź go. No. Przyprowadź ty. Zabierz go! Ale spotkamy się wieczorem u Irwinki. Wpadnę tam później. Tego dentysty podobno bywali także niemieccy oficerowie. Dobrze byłoby, gdyby pan sprawdził, jacy. A pański agent Wolf nie potrafi podać rysopisów? Poprosiłam pana trochę wcześniej, panie poruczniku, bo mam pewną sprawę, którą chciałabym na osobności. Słucham, jeżeli tylko będę mógł. Sprawa jest oczywiście delikatna. Mogę pana zapewnić, że pozostanie między nami. Proszę bardzo. Słyszał pan o aresztowaniu dentysty Sokolnickiego? Słyszałem. I co z tego? W poczekalni tego dentysty aresztowano mojego krewnego, Jana Boreckiego. Skromny, niewinny człowiek, niezamieszany w żadną politykę. Ze sprawami tego dentysty nie miał nic wspólnego. No wie pani na pewno, że tymi sprawami zajmuje się gestapo. Proszę zwrócić się z tym do Geibla albo Brunera. To przecież pańscy przyjaciele pana wysłuchają łatwiej. Pani zna ich dłużej niż mnie. Moja kuzynka dla uratowania swojego męża poświęciłaby cały majątek. Próba przekupstwa? Nie spodziewałem się tego po pani. Nie pozostaje mi nic innego, jak wyjść i poinformować Geibla o naszej rozmowie. Ależ, panie poruczniku, ktoś mówi o przekupstwie. Zwróciłam się po prostu do pana, bo ci z gestapo... Coraz lepiej. Twierdzi pani, że niemiecki aparat policyjny jest skorumpowany. Ależ, broń Boże, panie poruczniku, ja nic takiego nie powiedziałam. Ja naprawdę nie wiem, jak mam to wyrazić. Ja chciałam tylko po prostu pomóc mojej kuzynce i... Panie poruczniku, niech pan nie odchodzi. Przecież umówił się pan tutaj z Brunerem. Dobrze, jeżeli obieca mi pani, że... Przepraszam. Oberleutnant Kloss, chciałem się dowiedzieć, co jest z moim zegarkiem. Będzie w oznaczonym terminie. Tak, tak. Rozumiem. Ej, co? Wszystko w porządku.
Dajcie Grzegorza. Grzegorz, Janek da wam obiecane kartofle. Posadźcie na wygonie pod lasem. Powodzenia. Mój znajomy, także handlowiec, pan Zając. A to porucznik Klos. Pan Zając ma jakąś sprawę do Sturmführera Brunnera, więc zaproponowałam, żeby zaczekał. Tak, miło mi. Lubię rozsądnych Polaków. Cieszę się, że pan porucznik uważa mnie za rozsądnego. Zdaje się, że nazwisko pana już gdzieś słyszałem. To zabawne, bo mnie twarz pana porucznika też się wydaje skądś znajoma. No cóż, niewielkie miasto. Zanim panowie odnajdą wspólnych znajomych, zrobię kawę. Proszę, siadajcie, panowie. Dziękujemy. Proszę, niech pan siada. A już wiem. Przypomniałem sobie, gdzie pana widziałem. I to nieraz. Proszę sobie wyobrazić, że leczyliśmy zęby u jednego dentysty. Naprawdę? Nie przypominam sobie pana. No, pan porucznik nie zwraca uwagi na ludzi siedzących w poczekalni. Zresztą pan zawsze wchodził bez kolejki. No, to najzupełniej zrozumiałe. Ja zdążyłem sobie wyleczyć zęby. A pan? Ja również. Ci, którzy leczyli się dłużej, mieli mniej szczęścia. No niestety, muszę już iść. Co, już pan wychodzi? Przecież miał pan zaczekać na Brunnera. A tak, przypomniałem sobie, że mam pilną sprawę do załatwienia. A myślę, że niedługo się zobaczymy, panie poruczniku. Ja też będę musiał panią już pożegnać. Szkoda. Nie wygłupiaj się, bądź nie wygłupiaj się. Chodź, chodź. Gajbel jest dzisiaj zajęty i tak cię nie przyjmie. Zdążysz mu powiedzieć swoją sensację, a najpierw musisz się z nami napić. Oczywiście, jeszcze zawsze pan zdąży, panie Zając. Nie, no chodź, nie rozśmieszaj mnie. No Gajbel ma poczucie humoru, żeby nazwać Zająca wilkiem. Zająca wilkiem? Tak, no przecież to Wolf. Wolf. A coś ty taki ponury, Hans? Ja muszę się napić przed jutrzejszą rozmową. Najgorszemu wrogowi nie życzyłbym spotkania z Gruppenführerem. Wszystkie punkty obsadzone. Dobra. Wojtek zaczyna pierwszy. Tak jest. No co pan, panie Zając, udaje, że pije, a? Panie poruczniku, mnie nie wolno. Wolno, wolno, jak ja mówię, to wolno. No do dna, nie oszukiwać. Brunner, pij. Sieg Heil! Pij, Zając, pij, Wolf, za twoją sensację. Pij. Ja już muszę iść. Nigdzie nie pójdziesz. Nigdzie nie pójdziesz. To pij, Zając. Pij. Panie Brunner. Co? Ja już nie mogę. Możesz, pij. Ja muszę do Gajbla. Gdzie? Niech mnie pan wyprowadzi. Ten Klos. Co ten Klos? On jest... To świnia. Mógł mnie ochlapać. Nie potrafił szanować niemieckiego munduru. Nie, no nie mogę patrzeć na bitego człowieka. Nie mogę. Jeżeli bije ktoś inny. Irwinko! Zaprowadź mnie do łazienki. Co się tu stało?
Co się z panem dzieje? Panie poruczniku, pan zawsze taki spokojny. Co mu pan zrobił? Nic mu nie będzie. 3 domy stąd jest zegarmistrz. Pójdzie pani, zastuka w okno 3 razy i odda tę kartkę. Nie rozumiem. Można dużo zyskać albo wszystko stracić. Jana Boreckiego także. Piąstkę to ty masz nie najgorszą, Hans. Nigdy cię o to nie posądzałem. Oduczysz się raz na zawsze obrażać mundur niemieckiego oficera. Tak. A to, że z wami pracuję? Racja, racja. Ja im w gruncie rzeczy nikomu nie wierzę. Absolutnie nie wierzę. Henecho! Ręce do góry! No co, nie rozumiecie? No wyżej, wyżej ręce! Pan coś na siebie. Nie ma żałośniejszego widoku jak niemiecki oficer w gaciach. Ocaliliśmy życie. Zabrali tylko mundury. Pozwoliliście zabrać. Hauptsturmführer Brunner zachowywał się bardzo dzielnie. Próbował nawet strzelać, ale... To zrobiła ona. Zagrała nam wszystkim na noś. No, kto by się spodziewał? Irmina Kobus.